Jak radzić sobie z problemami żołądkowymi i czy jest na to olejek? Zapraszam. To będzie szybki film, dlatego, bo oczywiście, że istnieje olejek na układ trawienny. Olejek z NGS warto mieć w domu, ale również naprawdę warto mieć go przy sobie w podróży. I tutaj nie mówię tylko o tym, że gdy przyjeżdżamy do nowego miejsca, to spotykamy się z inną florą bakteryjną i nasz żołądek bardzo często na to reaguje. Ale również jeżeli chodzi o podróże i te kwestie, gdy mamy chorobę lekomocyjną. Jeśli ktoś ma nawracające migreny, którym towarzyszą mdłości, to jak najbardziej wskazane jest używanie tego olejku. Ja używam tego olejku również w kapsułkach. Mam tutaj kapsułki Dotera. Taka mała kapsułka sprawia, że moje problemy żołądkowe zniknęły. Kapsułkę polecałabym każdej osobie, która jest może bardziej wrażliwa na smak, szczególnie jeżeli chodzi o skład właśnie tutaj tego olejku, który za chwilę wymienię, bo działanie na zgagę nie przez niektórych jest nazywane wręcz magicznym. Po prostu zgaga znika. Jeśli chodzi o inne zastosowania tego olejku, to być może nie będziecie zaskoczeni, że jest to olejek polecany na kaca. Ten olejek polecany jest dla osób, które mają problemy z zatokami. On pomaga właśnie przy dolegliwościach i przy bólu zatok. Najlepiej używać go wtedy w dyfuzorze lub smarowywać w miejsca, gdzie bolą zatoki. W jego skład wchodzą olejki z imbiru, kolendry, kopru włoskiego. One łagodzą podrażnienia żołądka i zapobiegają nudnościom i niestrawności. Natomiast olejki z mięty pieprzowej, estragonu, anyżu, kminku pomagają w trawieniu i utrzymują układ żołądkowo-jelitowy na prawidłowym poziomie zdrowotnym. Ten olejek przywraca prawidłową perystaltykę jelit. Zalecany jest do stosowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego. I tak jak już wspomniałam, kropelka olejku na szklankę wody do wypicia lub kapsułka Zengest. Albo też zewnętrznie na oleju bazowym wsmarowujemy w brzuch. I tak robię najczęściej, jeśli moje dzieci skarżą się na jakiekolwiek bóle brzuszka. Po prostu lekki masaż zgodnie z wskazówkami zegara na oleju bazowym jedna kropelka Zengest i wmasowujemy w brzuszek. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, ja jestem Dotera Wellness Advocate. Z przyjemnością dzielę się moim doświadczeniem z olejkami. Dzielę się też samymi olejkami, więc jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana dostaniem próbek olejków, zgłoś się do mnie i z chęcią wytłumaczę Ci, jak możesz Ty również cieszyć się olejkami eterycznymi klasy terapeutycznej w swoim domu.